Minister Ardanowski właśnie stał się bohaterem kolejnej afery w rządzie PiS. Polityk na nagrody i dodatki dla swoich podwładnych przeznaczył setki milionów złotych. Czyżby zapomniał, że w tym roku czekają nas wybory? Minister Ardanowski stołek ministra rolnictwa i rozwoju wsi przejął od Krzysztofa Jurgiela w czerwcu 2018 roku. Jego poprzednik piastował to stanowisko od momentu przejęcia przez PiS władzy niespełna 4 lata temu. Partia Jarosława Kaczyńskiego szczególnie w ostatnim czasie boryka się z bardzo poważnymi problemami. Komentatorzy politycznie nie ukrywają, że tegoroczne wybory będą jednymi z najważniejszych w historii naszego kraju. Jednak PiS w ostatnim czasie znacząco traci na poparciu. Bardzo duży wpływ na aktualną sytuację partii miały liczne afery, które ostatnimi czasy ujrzały światło dzienne. Teraz w samym środku jednej z nich znalazł się Ardanowski. Minister Ardanowski rozdał setki milionów złotych. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja podczas sprawowania władzy przez rząd PiS. Wystarczy, chociażby wspomnieć, o gigantycznych nagrodach, które otrzymali ministrowie za czasów Beaty Szydło. Jej wypowiedź z sejmowej mównicy bez wątpienia przejdzie do historii. Jednak to nie tylko była premier, swoją hojną ręką przeznaczyła miliony na nagrody i dodatki dla swoich podwładnych. Również poprzednik Ardanowskiego zasłynął tym, że urzędnicy mu podlegli mogli liczyć na bardzo sowite dodatki za swoją pracę. Warto również zaznaczyć, że był to jeden z powodów, przez które był bardzo mocno krytykowany. Mimo wszystko, Ardanowski o głowę bije Jurgiela, jeżeli chodzi o przyznawanie nagród. Wszystko dlatego, że obecny minister rolnictwa na nagrody oraz dodatki za ubiegły rok przeznaczył aż 264 miliony złotych. Jest to o 91 milionów więcej niż za Jurgiela. Oczywiście najwięcej dostali urzędnicy za Riemer oraz KRUS. Są to kolejno kwoty 99,3 milionów złotych oraz 67 milionów. Oczywiście nie są to wszystkie instytucje podległe ministrowi, które załapały się na dodatkową wypłatę. Według Ardanowskiego jest to uzupełnienie rażąco niskich pensji urzędników, jednocześnie zaznaczył, że on sam oraz jego najbliżsi współpracownicy takich dodatków nie otrzymali.